Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczu Wisły Kraków. Tym razem mecz no arcyważny, bo myślę, że tak się to ułożyło, tak się ułożyła kolejka, że Wisła musi ten mecz wygrać i to za wszelką cenę, ponieważ no niestety i Warta wygrała swoje spotkanie, również Górnik Łęczna, więc tutaj nie tylko musimy patrzeć w przód, ale też w tył i to spotkanie trzeba wygrać ze Śląskiem Wrocław, który nie gra jakoś bardzo dobrze, aczkolwiek po zmianie trenera widać jakiś taki postęp, a mianowicie od Tworek jest teraz trenerem. Pamiętamy go z naprawdę dobrze przygotowanego zespołu właśnie Warty Poznań, ale w każdym razie mecz trudny, mecz, gdzie Wisła ma też swoje kłopoty kadrowe, nie da się ukryć. No a do tego no Śląsk, który ostatnio zapunktował chociażby z Rakowem Częstochowa, mecz zakończył się remisem 1-1, ale jednak punkt z Rakowem no, jest punktem jak najbardziej cennym. Wisła no, wygrała swoje spotkanie z Górnikiem Zabrze, z czego się bardzo, bardzo cieszymy, ale no, to nie zmienia faktu, że jednak w tym spotkaniu no, będzie to bardzo trudne spotkanie i oczywiście raczej Śląska nie wyprzedzimy, bo musielibyśmy wygrać 6-0, co nie ukrywajmy, no, jest no, mało realnym scenariuszem, aczkolwiek chciałbym się zdziwić. Ale w każdym razie zwycięstwo w tym meczu naprawdę da nam jeszcze tego tlenu trochę więcej niż mamy w chwili obecnej, bo póki co no też ta sytuacja jest mimo wszystko trudna i trzeba po prostu w tym meczu no wygrać, zagrać dobre spotkanie i wtedy myślę, że jeżeli Wisła zagra dwie dobre połówki, to myślę, że wtedy zwycięstwo będzie moim zdaniem formalnością, ale jak będzie, to się oczywiście okaże. Moje niestety obawy, znaczy jestem pozytywnie nastawiony, ale zdaję sobie sprawę z tego, że naprawdę Wisła do tego meczu przystępuje ze sporymi niewiadomymi, tak to określmy. Dobrze, przejdźmy sobie do takiej krótkiej analizy zespołu Śląska Wrocław. Zacznijmy może od, kto tam gra. No gra Piasecki, który jest takim dosyć solidnym zawodnikiem, aczkolwiek czasem zawodzi. Jest Quintana, który ostatnio chociażby strzelił bramkę. Jest Szwad. Jest Schwarz, który po pierwsze był kiedyś zawodnikiem Rakowa Częstochowa, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że on był też swojego czasu przymierzany do Wisły Kraków, bo jest to naprawdę dosyć bardzo ciekawy piłkarz w ogóle, jak na polską ekstraklasę. Przez to, że Raków miał tą konkurencję bardzo dużo, no on został wypchnięty, można by powiedzieć, z Rakowa. Tak samo, nie wiem, Polatanowicz w Wiśle, tak? To jakby taka sama historia. I jest to piłkarz ciekawy i na pewno no, dosyć kreatywny i taki prasuś, jeśli chodzi o środek pola Śląska Wrocław. No, z takich ciekawszych, no, na obronie gola, no tak to chyba ty Garcia, no, Olsen, tego typu, Janasik, to są tego typu piłkarze. Matus Putnocki, tak, Sztiglec, Waldemar Sobota, Pich, Exposito, no i nasz ulubiony piłkarz, no tak, nasz ulubiony, nieulubiony, Krzysztof Mączyński, także tak. Jak już mówiłem, Tworek trenerem Śląska Wrocław. Jeśli chodzi o ich wyniki są, można powiedzieć, że dużo szczęścia, trzeba powiedzieć, mieli w wielu spotkaniach, bo no, wszystkim z Rakowem 1-1, to już powiedziałem, że zapunktowali. Z Lechem przegrali niby 0-1, ale tak naprawdę jakbyśmy tak popatrzyli na inne mecze, to z Radomiakiem 0-0, to z Zagłębiem też 0-0. No, także trochę tych, tak mówiąc szczerze, te punkty z Rakowem i też zwycięstwo z Wisłą Płock przecież, to jednak były takie zwycięstwa szczęśliwe. Gdzieś tam trochę szczęścia, ktoś tam, zespół trafili po prostu na trochę gorszą formę danego zespołu, no i tak się zdarzyło, że mają te
parę punktów więcej, tak? I oczywiście Śląsk nadal się musi obawiać, bo faktycznie Śląsk jest zespołem, który jest zagrożony, jest jednym z kandydatów do spadku, ale no w tej chwili no jest w troszkę lepszej sytuacji niż Wisła Kraków. No co mogę jeszcze powiedzieć, tak co jest siłą według mnie, co wydaje się być siłą tego zespołu, to na pewno mental. Trener Tworek, no to jest właśnie, to jest jego siła. To jest jego siła właśnie, to jest to, że on potrafi mentalnie przygotować zespół, tak? Potrafi ten zespół maksymalnie nakręcić i tego się trochę obawiam. No i też na pewno ma swój pomysł na to spotkanie i na pewno czeka nas bardzo trudny bój, ale wierzę w to, że Wisła wyjdzie z tego zwycięsko. Dobrze, to teraz o Wiśle Kraków. Wisła, która jak powiedziałem, no może zacznę od tego stanu kadry, no nie jest najlepsza, bo oprócz powiedzmy tych stałych nieobecnych, no doszedł nam Zenek Ondraszek, doszedł nam Joseph Kolej i no oczywiście z Josephem Kolejem jest problem, bo on, powiedzmy, że on jest najmniejsza szansa, że zagra. No nie będzie też Fazlagicia, tak, nie będzie też Fazlagicia, ponieważ no pozuje za kartki. No i ciekawe, kto tutaj zagra za niego, jestem bardzo ciekaw, czy to będzie na przykład Kuweli, czy to będzie Żukow, czy zupełnie jest jakaś inna kandydatura. No i też warto tutaj wspomnieć o takim zawodniku jak Momo Dzisek, który też, jego występ jest zagrożony, wszystko się okaże tak naprawdę no przed spotkaniem, tak, w niedzielę, czyli jak to dzisiaj widzicie, jest rozruch i wtedy Jerzy Brzęczek ma podjąć decyzję, kto idzie do Wrocławia, a kto nie. Także no tak to wygląda. Nieciekawie, bo jednak ten środek pola będzie trochę osłabiony. Również defensywa nie będzie najmocniejsza. Frydrych musi uważać na kartki, bo on jest akurat jednym z zagrożonych. Także no trzeba się bardzo, bardzo pilnować, bo nie wiadomo, no bo akurat Fazlagic wróci, tak, no ale nie wiadomo, kiedy Kolej wróci, co z Ondraszkiem, co z, powiedzmy, no bo jest szansa, że oni zagrają, tak, czy będą brani pod uwagę, czyli Cisse i Ondraszek, no ale jakby, no, to też jest wielka, wielka niewiadoma. Jeśli chodzi o to, jak Wisła powinna zagrać, przede wszystkim Wisła nie może grać statycznie, Wisła musi się starać narzucić swój styl gry, co potrafiła zrobić w większości spotkań. Myślę, że tylko tam z Pogonią Szczecin, jeśli mówimy o tych ostatnich spotkaniach, nie potrafiła tego zrobić do końca, bo i z Lechem, i z Piastem, i z Górnikiem potrafiła. Może to nie było tak, że obie połowy to były genialne w wykonaniu Wisły, ale był to taki moment, że chociaż ta jedna połówka była taka naprawdę dobra i wtedy Wisła naprawdę mogła się podobać i tak Wisła, no chociaż tą jedną połówkę dobrą, najlepiej było, żeby zagrała dwie dobre połówki, bo wtedy można powiedzieć zwycięstwo murowane, bo umówmy się, Śląsk-Wrocław to nie jest zespół, który gra jakieś niesamowite zawody, to jest zespół, który gra jak gra, to widać też po tabeli, że to nie bez powodu zajmują takie miejsce, także głęboko wierzę w to, że Wisła też wyjdzie taka nakręcona, taka pełna tego, by wygrać to spotkanie, bo to jest bardzo ważne. No słuchajcie, to jest mecz tak naprawdę za 6 punktów, bo wtedy oczywiście no, jestem ciekawy, czy na przykład Zagłębie Lubin jakby przegrało swoje spotkanie, no to wtedy też sytuacja się bardzo fajnie rozwiązuje dla Wisły Kraków i Wisła wtedy znowu jest w grze. W grze jesteśmy cały czas, ale o to, że to będzie trochę łatwiej i trochę ta sytuacja się znacznie poprawi, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że terminarz Wisły Kraków naprawdę nie jest łatwy, bo gramy przede wszystkim teraz ze Śląskiem, gramy później z Wisłą Płock, gramy też z Krakowią. To są mecze, powiedzmy inaczej,
jak popatrzymy na rywali, to może no, ta Cracovia jest, wiadomo, bo to derby, ale ogólnie chodzi bardziej o ten aspekt, że nas nie stać na błędy. Ten margines błędu jest naprawdę minimalny, tak trzeba sobie powiedzieć, więc każde jakiś blamasz będzie nas bardzo kosztował, będzie nas bardzo kosztował i o tym musimy pamiętać. Także słuchajcie, wierzę, jeśli chodzi o to, jakie mam przeczucia, to są jak najbardziej one pozytywne, ale no, niestety, trzeba sobie jasno powiedzieć, Wisła do tego meczu przystępuje z problemami kadrowymi. No, zresztą te problemy już były w poprzedniej kolejce, bo też wielu zawodników nie zagrało. Jakoś to wyszło, ale te problemy są jeszcze większe, bo do tego dochodzi pauza Fazlagicia. Także tutaj też Jerzy Brzęczek musi coś wymyślić w tym aspekcie, żeby to też funkcjonowało chociaż na podobnym poziomie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Będzie mi bardzo miło, jak podzielicie się swoimi wrażeniami w komentarzu. A się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona!